Witam serdecznie, moje drogie letniaczki, w kolejnym odcinku letniego Road to Glory. Z tej strony jak zawsze Jacob i witam was w ten piękny dzień wakacyjny, gdzie znowu będziemy ulepszać nasz zespół. Ten, który mamy obecnie, wygląda absurdalnie. Na rogach naszej formacji mamy karty 9-2, 9-4, ale mamy też na przykład 78 Barclaya i Bajego 79. Więc no wiele do poprawy, ale dzisiaj kontencik będzie przygotowywany i robiony. Co się wydarzyło od ostatniego odcinka? To może po kolei. Zacząłem robić Iago i prawdopodobnie do następnego odcinka już uda się go skończyć, ale odbieramy sobie jak zawsze nagrodę, paczuszkę za niego. Zagrałem także oczywiście w Shapeshifter Cup, tylko był on cięższy niż się spodziewałem. I tak oto mam 10 zwycięstw na rozegranych meczów 20. No tym składem co mam teraz jest po prostu ciężko. Ale to co wygraliśmy to jest nasze. Pewnie w następnym odcinku będzie coś innego jeszcze do odebrania. Mam nadzieję, że przynajmniej za 11 winów, tak? Bo czy dotrzemy do 13? Kto wie, jak zostały tylko 2 dni. Chyba 2 szanse jeszcze. Więc może 13 jest realistyczne? Więcej raczej będzie ciężko. No ten player pick powinien się udać. Dodatkowo udało mi się ukończyć La Ligę, jeżeli chodzi o Summer Swaps, więc fajnie, bo oczywiście dostajemy za to żetoniki, a to odbierzemy sobie za chwilę. Pierwsze jednak skończmy wszystkie objectivesy, mówić co się jak wydarzyło. No i że gramy w Rivals, bo trzeba się do jak najwyższej ligi dostać, to też mała paczka 82+. No tu proszę bardzo, jeszcze 50 bramek strzelonych przez nas w Rivalsach. No i możemy przejść do sezonu, gdyż następująca rzecz się stała. Przede wszystkim 14 poziom ukończony, zbieramy sobie paczuszkę, ale także możemy wybrać zawodnika. I słuchajcie, tutaj powiem wam jakie jest moje rozumowanie. Rossi gra oczywiście w lidze portugalskiej. W portugalskiej mamy też Pepe. Inny zawodnik żaden nam się nie przyda, no bo na Gipsa to mamy już Pereire, na Linsena mamy Pepe obecnie, więc być może jakikolwiek użytek zrobimy z Rossiego, a jeżeli nie, no to będzie Foderek, także jego sobie wybierzemy. A taki defensywny by nam się przydał, więc wystarczy troszkę pokombinować i wydaje mi się, że jakoś to wszystko ładnie połączymy. Fenomenalna karta. Player picka odkładamy do samego końca. Okej, podbieraliśmy to, co zrobiliśmy od ostatniego odcinka. Czym dzisiaj się zajmiemy? To po otworzeniu tych paczek. To przede wszystkim zaczniemy sobie od 3 tokenów, które wykorzystamy do tego, żeby zrobić paczkę 84x25, a później zaczniemy robić. Pewnie zaczniemy od 85x5, a później 82x player picki. Ile będę mógł, tyle zrobię. Najpierw paczuszki i najpierw player pick, który tutaj mamy zrobić. Lecimy, moi drodzy, od razu do kontentu i... No dobrze, bardzo ładnie. Castel, zbierzemy go sobie po prostu, bo najwyższy overall. Mertens też nam się za bardzo obecnie nie przyda, więc czemu nie? Wywalę szybko te jakieś nieznaczące paczki. Okej, czyli mamy 7 konkretnych paczuszek. Lecimy pierwszą z nich, ona nie jest absolutnie najlepsza. Reszta jest ciekawsza. A tutaj niewiele. 1000 monet jest najlepsze, a Kuna, no niestety mam go wymiennego, więc... Znaczy niewymiennego też, więc niestety musimy się go pozbyć. Lecimy dalej, gwarantowany 1 overall 80+, i nic. Ale fajnie, bo wszystko sobie zbieramy i będzie oczywiście na player piki 82+. Więc nigdy nie jest źle, nawet jeżeli trafia się coś takiego. Ascensio 83, nie. Okej, mega paczka, tutaj fajnie, bo może jakieś menadżerowie nam w końcu wpadną, tacy, którzy by się nam przydali. No ale też nie najlepiej, nie najlepiej. Tutaj Trippier, fajnie, 84 zawsze. No i teraz tak, gwarantowany zawodnik 82+. Zobaczmy w takim razie, kto to może być. No nigdy wielki, nigdy wielki, ale jest to Brazylijczyk Sandro, a Sandro mamy chyba 83. Jestem prawie pewny, że go mamy, więc niestety duplikacik. No ale najlepsza, zabiera 5 zawodników 83+, o ile dobrze rozumiem. Z każdej ligi możliwe to jest. No dobra, zobaczmy, nie? Okej, mamy walkout. Mamy, no jest to na was, okej. 88. Po prostu dobra karta. Fabinho, oj, no i może Fabinho zagram jako defensywnym. Resztę niestety musimy się pozbyć, ale fajna paczuszka, bardzo dobra. 82 walkouty, biorę w ciemno. To zanim może te paczkę 84x25 zrobimy, upgrade 85x5. Co tu trzeba zrobić? Team of the Week albo Team of the Season. Skąd ja to mam zabrać? Wykorzystam tutaj Team of the Week upgrade. Tutaj wymaga 83 drużyny, więc... Okej, zrobione. No to zobaczmy, jaki Team of the Week. Byle był, proszę, 82 albo 3, żebym nie musiał za bardzo z overallem skakać do góry. Ktokolwiek, nieważne. 81, no oczywiście, że tak, nie? Ale powiedziałem, że zrobimy, to zrobimy. No dobra, udało się jakoś zrobić. Tych zawodników użyłem na was, a postanowiłem tam wrzucić. Gdyby ewentualnie nam się miał w duplikacie trafić, to warto by już go nie mieć wtedy, prawda? A reszta to jest 83-84 plus nasz nieszczęsny informing. No i od tej paczki zaczynamy, słuchajcie. Od tej paczki właśnie zaczynamy. Zanim otworzymy tam 84, żeby jak najmniej było duplikatów, tak? Żebyśmy mogli to jakoś ewentualnie użyć. I... Casemiro... No nie,
No serio, 89. Zabijcie mnie, proszę. Jak to jest możliwe? Ajajajajajajaj. Dobra, powiedziałem, że chcę zrobić kiedyś Kieliniego, więc może w tym momencie na niego wykorzystajmy troszeczkę znowu Team of the Week albo Team of the Season. Wiecie co? Ryzykujemy. Trudno. Nie jakby wszystkie inne SBC wymagają ode mnie tak naprawdę Team of the Week albo Team of the Season, których nie mam w najzwyczajniej świecie. Więc bawimy się, proszę bardzo, oddajemy i otwieramy kolejną wielką paczkę. Potem zostaje nam już tylko 85 razy 25. Absurdalnie to brzmi? Absurdalnie dobrze? No jak tutaj nie będzie jakiegoś szczęścia, to ja już nie wiem, kiedy będzie szczęście. Spróbujmy. 3, 2, 1. Poszło. Poszło, moi drodzy, poszło. Musimy jakoś tym ulepszyć nasz zespół. Jest shapeshifter. Kto to tylko? De Jong. Czy to dobrze? Mogło być lepiej. Czy to źle? Absolutnie moim zdaniem nie. W końcu trafiamy jakiegoś shapeshiftera. Czemu nie ma Flar? Nie ma Flar, szkoda. Ale on z De Jongiem, z Kielinim, przecież tak będzie chodził, nie? Tylko trzeba to dobrze przemyśleć. Oprócz tego trafiamy Van Dijk'a, Kimisia, Krosa, Loris, Jorisa, Modricza, Nopi. Tu muszę powiedzieć, to jest fajne. To jest okej, okay, dobre. Jest z czego tutaj ten. No i tak jak myślałem, oczywiście ten. Ale spokojnie, ich sobie zatrzymamy. Teraz szybko pójdziemy zrobić jakieś fajne SBC. Problem jest tylko taki, że muszę zrobić dwa razy Team of the Week upgrade. Okej, okay, pierwszy składzik leci. Okej, okay, nasz drugi Team of the Week. Pyk. No ale te dwa musimy Team of the Week odebrać, żeby tego Kieliniego zrobić. No i proszę bardzo. I kto to jest? To jest, kurczę, no przecież to jest Barella. 88 overall. No to zrobiliśmy właśnie w bardzo dobrej cenie tego zawodnika, bo sobie go, kurczę, nawet nie wiem, czy to jakiegoś lepszego SBC by tego nawet nie wykorzystać. No kiedy nie trzeba, wtedy się ktoś trafia, nie? A tutaj, no tutaj klasycznie 82. Nie jest źle. Nie no, robię Kieliniego. Jeden segmencik gotowy i wysyłamy. No i teraz wiem, że wykorzystałem Dybale 87, ale dzięki temu inne overale mogły być o wiele, wiele niższe. No i też to był jedyny zawodnik z Juventusu, jakiego miałem akurat w składzie, więc no nie kupując niczego, możemy to wykorzystać. I dzięki temu, słuchajcie, mamy zrobionego Kieliniego i o to właśnie chodzi. Bierzemy sobie plus jeszcze dwie fajne paczuszki. Giorgio Chiellini i De Ligt, no trafią do naszego zespołu, no nie ma innej opcji. Ależ to jest piękna karta, bez dwóch zdań. Dwie paczuszki jeszcze, bardzo sprawnie, nic. I jeszcze jedna, bardzo sprawnie też, bo jeszcze nam player piki dzisiaj zostały, nic. No troszeczkę się zawodników pozbyłem. Dobra, na razie to tak zostawiam, to już rzuciłem tylko Van Dijk'a. Idziemy robić player piki, bo być może dzięki temu coś nam się tam wyklaruje bardziej. Ile ich będzie? Nie wiem, ale wykorzystam je na maksa. No dobra, maksymalnie ile udało mi się zrobić, to jest 6, gdyż no tam wymagało 6 złotych, a ja powyżej 82, no już nie wykorzystywałem moich złotych, więc tyle ile miałem. Lecimy, moi drodzy, od razu. No tak, zaczynamy nie najlepiej. No dobra, Korea, niech będzie. Od niego zaczniemy, lecimy dalej. Lecimy dalej, co my tutaj mamy? Alaba, 84. No dobra, no dobra. Na razie nie jest to najbardziej opłacalne, co zrobiliśmy. Ale Goretzka już jest lepiej. 87, ładnie, ładnie. Zbieramy te wysoko overallowe karty. Zapata. No mieliśmy go już dzisiaj. Nie, chyba raczej nie będzie żadnych bangerów. No ale trudno. Dinie. 84 i ostatni player pick to jest Donnarumma 89, to jest fajne, to jest fajne. No i dobra, patrzę i chyba nam się opłacało. 89, 87, 84 dwa razy, może być, nie będę narzekał, szczególnie przez to, że Donnarumma został trafiony. Pytanie teraz jednak, czy powinien tutaj zrobić kogoś ciekawego? Varanik sprzedany. Dobra, moi drodzy, najwięcej co udało mi się tutaj osiągnąć w naszym letnim Road to Glory to jest 99 zgrania i taki oto skład. Zostaje nam oczywiście kupienie tutaj Wojtka Szczęsnego, który kosztuje około, z tego co kojarzę, 16 tysięcy, 14 tysięcy. Więc sprawdźmy to, czy jest jakiś tak, jest Szczęsny do kupienia, to możemy trochę schodzić z ceną. Proszę bardzo, tutaj mamy Wojciecha Szczęsnego. No i tak oto, 99 zgrania, formacja zmieniona, nie wiem czemu Jezus tutaj jest. I teraz tak, wracamy do naszej taktyki, którą mieliśmy. Fabinho będzie oczywiście tutaj na defensywie, De Ligt będzie tutaj powiedzmy na pomocy razem z tym Argentyńczykiem z Ligi Portugalskiej, którego sobie tutaj będziemy wprowadzać. Tak samo jak będziemy sobie wprowadzać też Pepe. A Jezusa z Mane trzeba będzie na razie zostawić, bo no nie mamy jak wszystkich zmienić, prawda? Czyli Cavani i Sancho do zmiany w meczu. Nie jestem w stanie tego, przynajmniej na razie, co mógłbym
tutaj, albo jakie SBC zrobić, żeby to ładnie połączyć. No ta Liga Włoska po prawej stronie wygląda naprawdę nieźle, ale ja tego Chiellini'ego i De Ligta muszę teraz przetestować. Pepe i Rossi będą wchodzić podczas meczu. Trochę zamieszane, wiem, ale trzeba zdobywać punkty, do Food Champions się dostać w tym tygodniu. No na spokojnie, widzę, że w fajnych salach, fajny trencik, ale nic więcej. I tak właśnie będzie wyglądał nasz skład. No, szybko poszło. 1-0, proszę bardzo. Pepe jak zawsze w wybitnej formie na ataku. Jeszcze sobie zaraz tutaj uderzymy De Ligtem. Proszę bardzo. Pyk. Alalala. Mane. Bramka. Trzy. Właśnie, myślałem, że był spalony, ale trzy. Tak jak myślałem. Nie no, musimy jeszcze jeden meczek zagrać, prawda? Dobra, no i teraz poważny już przeciwnik. 100 zgrania, bardzo ładny składzik. Ramos na przodzie. Ciekawe, czy będzie grał nim tam właśnie, czy będzie może go cofał troszeczkę. Oj, oj, oj. No, słuchajcie, jak lubię Jamesa, tak na szybkość jest idealny, na główkę kontra Dempsey, no to było ciężkie. No, tutaj trzeba się skupić. Alalala, podbijało się 3-0, no. Pierwszy poważny tak naprawdę w tej serii przeciwnik, z którym, no, łatwo wygrać nie będzie. Karty ma naprawdę fantastyczne też, nie ma słabych punktów, ale no, coś tu jeszcze może powalczymy. Co tu się stało? Halo? Jak te bramki wpadają? Oh, w końcu coś, Pepe. Ja wiem, że już powinienem dawno może wyjść, ale wolę zawsze na odcinku dogrywać. 5-1, honorówka jest. No i jak on mi takie bramki strzela, to ja mu też, no, 5-2. To nie jest rzut karny, to nie jest rzut karny, no to nieźle. To co to jest w takim razie? Uuu, 5-3, co tu się jeszcze może wydarzyć? No nic się więcej nie wydarzyło, ale 5-3 też nie jest aż takim złym wynikiem, patrząc na to, jak to wyglądało na samym początku. Parę dziwnych bramek miał być karny moim zdaniem, no ale tego już nie mi oceniać. Czasem zdarza się też przegrać, co nie zmienia faktu, że widzę jakość w Chiellinim i w De Ligcie. Reszta, no reszta niestety, tutaj mówię, Jezusie, Fabinho, no to już niestety nie ten poziom, ale na spokojnie. Tak czy inaczej, mamy sporo kart do wykorzystania do SBC, więc dajcie mi znać, co myślicie, gdzie powinienem to umieścić, może w jakąś ikonę, może o jakiejś ikonie powinienem pomyśleć. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. No i co, do zobaczenia następnym razem w naszym letnim Road to Glory.